Czy nie boicie się mówić o pieniądzach w rapie? Jak to jest z tym? A to do kogo? Do mnie czy do niego? Do obydwóch panów. Ja dodam, słyszałeś jakiś kawałek zmrapował w hajsie? No. Który? No, wziąłem się od niego. No, trzechaj, haj. Nie, no ziomy, ja mogę ci powiedzieć, co sądzę o jego, kurwa, rapowaniu o pieniądzach, a o swoim to dopiero za chwilę, nie? No. Więc mogę powiedzieć, że, kurwa, należy być hipokryzja, to jest, kurwa, choroba tocząca, kurwa, hip-hopowe, kurwa, grono. I wiesz, znasz raperów, którzy, kurwa, twierdzą, że wiesz, co reprezentują, nie? Albo na coś tam, wiesz, to się zmieniło akurat, nie mówię konkretnie o tym, ale rozumiesz, tak? No wiadomo. Przynajmniej Jacek, kurwa, po prostu twierdzi, że ten hajs wydaje go, kurwa, na dziwki, już nie wolno mówić, ale, kurwa, no, alkohol, nie? To się na alkohol mówi. No normalnie, kurwa, no przecież prosta sprawa, wszyscy wykonawcy, kurwa, którzy grają koncerty i sprzedają płyty, zarabiają na tym hajsie, nie ma co się tego wstydzić. Tak, no. A to jest uczciwy hajs dla mnie? Kurwa, nie ogradam kogo, kurwa, ktoś mi płaci, no, dokładnie. W stosunku kupuje moje rzeczy, przychodzi, kurwa, na koncerty, a ja za to mam pieniądze, bo z tego żyję, bo nie robię nic innego, tylko robię to, żeby on miał jakąś tam radość słuchania, bo złotacy mają radość słuchania i kupują te płyty i tak dalej. No, dobra, to drugie pytanie, czy na przekór wszystkim hejterom nagrałbyś drugi raz kawałek pod beat Donia? Drugi raz? Tak. W sensie, że pierwszy raz, gdzie wybuchu jest? Tak, dokładnie. Wiesz co? Ty, ale ten beat nie jest taki zły, kurwa, bo pozorom. No. Nie wiem, kurwa, no. Zajebiście się pod niego nagrywało. Ty, powiem ci tylko, kurwa, że ja nagrałem kiedyś... Powiem ci, że mieliśmy pomysł, żeby zrobić remix kawałka Wiem, no tak, Donia, ale, kurwa, nie doszło do tego, żeby zaproponowałem mu, ale... Ale, kurwa, powiem ci jedno, że na przykład, że, kurwa, Kamy zrobił jakiś beat, nie, Jacek mi go dał, bo miał go od Kamaja i, kurwa... Ja go, kurwa, ja nagrałem pod niego naprawdę bardzo fajny kawałek na swoją płytę. No. I, kurwa, uczciwie mogę powiedzieć, że zajebisty, bo podoba mi się jeden z moich ulubionych. I, kurwa, wiesz co? I, kurwa, rok temu wyszła, kurwa, wyszedł ten kawałek pod tytułem, kurwa, jak to było? Ten jego? Jesteś dla mnie wszystkim, wszystko jest dla mnie wszystkim, wszystko jest z tobą i to jest pod ten beat sam, nie? Oni to zrobili, kurwa, nic mi nie mówiąc, kurwa, zagrał to. I jeżeli, kurwa, wyjdzie moja płyta, to będzie to w bonusie remix na przykład, kurwa, jeżeli, kurwa, zgodzi się, kurwa, Kamy, kurwa, i ktoś, kurwa, w końcu ciągu stwierdzi, że ten sam beat, kurwa, jednak artysta się liczy też trochę, kurwa. Dobra, to teraz do TDF-a. Gib Gib Gon Squad, TDF, Tedunio, Buch, Bezel, Tedunio, wiesz, jakie będzie kolejne wcielenie Jacka G? Chory pastor. Chory pastor. Halleluja! Oto ja, chory pastor, okurwiałem na głowę, czy ty, bracie i siostro, rozumiesz choć trochę, co do ciebie mówię, kurwa, mać! Rozumiesz? Człowieku, kurwa, zjadę, to wiesz, to się drapiesz po tym ciągle, kurwa, i się drapie, człowieku. Wydam, robaki pod skórą. Robaki pod skórą, tylko czytaliśmy artykuł, ja pierdolę, nikt do tego nie bierze, dzieciaki, kurwa. Ja pierdolę. Dobra, szok. Dobra, z tego co wiem, miało powstać wielkie Raga Yo. Jak sprawa się toczy z tą wytwórnią? A to ekipa Wielkie Yo, Grzechu, kurwa. To jest tym. Sprawa Ostasza, Ostasz działa w tych kierunkach muzycznych. Ja z Grzechem i ja z Grzechem, mniej kurwa. Się zajmuję Raga i tak dalej. Nie do końca sympatyzuję. Czy nie do końca się jaram, może tak? Natomiast chłopaki tam działają, nie znam się na tym co do końca, ale to co robią, robią fajnie. I tam coś będą. Jem Aszyn Kruczek, tylko coś takiego, zajebisto. No czyli dobra, GTW. Dread Squad u nas, Dread Squad i tak dalej. GTW, obecna wasza taka, że tak powiem, podgrupa, w której się udzielacie. To jest organizacja masonerska. Dokładnie, opowiedzcie coś o niej, ci, którzy jeszcze nic nie wiedzą na ten temat. Niedawno teledysk pojawił się, bardzo zajebisty, gruby. Słuchaj, ja ci powiem na temat GTW, im mniej będziesz wiedzieć, tym krócej będziesz siedzieć. Aha. Rozumiem. Takie coś. Stary, GTW, grupa trzymająca wagę, po prostu reprezentacja, kurwa, reprezentacja tak zwanych grubasów, kurwa, raperów, kurwa. I generalnie powiem ci tylko, że, kurwa chyba łatwo się domyśleć, kurwa, że oscylujemy w tak zwanym, kurwa, kurwa, baza druga, czyli, kurwa, ty cipa, nie? Wiadomo, nie? No, wiadomo. Czyli ta baza, kurwa, tu środkowa, nie? Do tej pory powstały 3 płyty DJ-a Bucha. Z tego co wiem, miał być 4 jeszcze na nielegalu i 5 miał to być legal, właśnie z bitami autoryzowanymi. Jak będzie dalej? 4 jest gotowy, kurwa, a 5 jest gotowy od dawna. Od dawna i nie wyszedł. Nie wydamy. Nie wydacie. Wydamy kiedyś, kurwa, no. Nie wydamy. A 5 to Jacka się pyta, bo on to jest jego dziecko, a coś, kurwa, nie może mu z macicy spać, kurwa, niżej. Z macicy mi nie może wyskoczyć. Na sobie, no, bez pośpiechu. Czyli nasza wytwórnia rośnie, kurwa, w siłę, nie? Pamiętaj, Buch działa w odpowiednich kręgach i wiesz, nie wszyscy muszą wiedzieć, co DJ Buch robi. Mogę się coś przekazać naszym, kurwa, naszym tym? Tak. Strać mi się, kto zajebiście, człowieku. O kurwa. O kurwa, jeszcze chwilę. Śmierdzi. Jeszcze chwilę was pomęczę. No. Spoko. Bitwa Płocka 2, czy będzie miała miejsce jeszcze? Tak, ja, kurwa, z nim to się napierdala. Nie sądzisz? Nie wiesz o tym, czeku? No, ja jestem, kurwa, wiesz, on jest 50 centem, jestem gamem, nie? Tylko, że nie siedziałem i łezka mi jest. Gamem jesteś, kurwa.
Będzie nasza, kurwa. Nie, no nic nie będzie takiego chyba. Nie, to płaska, człowiek. Ja tak już nie freestyluję, człowieku. Ja nie freestyluję, kurwa, człowieku. Kołczu, otwórz drzwi, będzie więcej trochę widać. Byliśmy, kurwa, człowieku, bo ja mogę tylko powiedzieć, że byliśmy, kurwa, na bitwie w Warszawie, graliśmy koncert w finale i człowieku, kurwa, obsrałem się, nie? No. Finał, kurwa, to było, kurwa... Mistrzu, kurwa. Ej, to są już, kurwa, freestylerzy, które już nawet, wiesz, to ci powiem, że to już oni nie są freestylerami już, nie? No. To jest, kurwa, jakieś takie, kurwa... To jest wyczyn, kurwa, człowieku. Oni zapierdalają tak, że ja jestem dość inteligentny, naprawdę takiego, że czegoś uważam cały czas, kurwa. I kurwa, dobór słów w tej prędkości przy tym bicie, kurwa, to jest, wiesz, szok, nie? Dobra, to teraz pytanie. Miało być do TDF-a, ale będzie do was dwóch. Mówicie, że wszystko pieprzycie, sracie. Na co najbardziej? Na kogo? Że tak powiem, a na jakie rzeczy? Ty już prawdę słyszysz? Ja na niego, on na mnie! Wy jesteście dupsko pęknie! I wy kurwa, no, naprawdę, mamy, kurwa, wszystko, nasza ekipa jest, kurwa, rodziną, kumasz, więc, kurwa, jak ktoś nam, kurwa, robi przykres, to mu, kurwa, po masońsku, kurwa, na początku zaczynamy od, wiesz, kurwa, w gazeta, kupa, nie, i podpalamy, nie, od tego zaczynamy. Ja już powiem, mnie to wszystko chuj obchodzi, kurwa. Chcemy mieć, kurwa, rodziny, tak, zdrowie, kurwa, wiesz. Rodziny, zdrowie, mamy już rodziny, kurwa, wiesz. Rodziny już mamy, zdrowie, kurwa, dopisuje, wiadomo. Wszyscy to robili w piździe, uszu człowieku i chuja, kurwa, się dzieje, w dupie byłeś, chuja, widziałeś. Teraz tak, wczoraj... Kot, kurwa, całe życie dziury pilnował i kurwa umarł. No, wczoraj było pytanie do CNA i wujka Samozło, czy nie boją się od was presji, a teraz czy wy od nich? Pod względem oglądalności prowadzenia programu. A, pod względem... No. To ja nie wiem. Nie, nigdy nie rywalizowaliśmy, wręcz można powiedzieć, że dyskutowaliśmy o naszych programach. Wujek na przykład bardzo mu chciałem na, tak na forum publicznym podziękować za szereg cennych złotych rad, kurwa, które przez cały rok nam ten i będziemy zawsze korzystali, nie? Mm. No tam delikatnie na początku się trochę przypieli, widać było. Tak, tak, przypieli się na początku. Delikatnie nam trochę nie dzwonili przez pół roku. A później zrobili, kurwa, później zrozumieli, że ten, że szkoda, że mamy dwa fajne programy i kurwa. Wiesz, jak była taka, człowieku, inne pole manewru. Nie, ja już wiem, wiesz co zakończyło naszą ich spinkę? Był taki, kurwa, ranking na stronie Viva. Najpopularniejszy program, wiesz, w ramówce, nie? Byliśmy na pierwszym miejscu, a oni na drugim. I jak zrozumieli, że we dwójkę, we dwa programy robią połowę oglądalności, to już się rozpieli, kurwa, i bogi cię. To teraz może pytanie, jakie będą plany na przyszłość. Co w następnych programach bez Eli po wakacjach będzie można zobaczyć? Włączymy pierwszą serię. Czy będzie jakieś programy właśnie poruszające tematy hip-hopolo? Jaki macie pod tym względem? Nie, prawda jest taka, że teoretycznie program kończy się na koniec września. No i wtedy jest koniec programu i zobaczymy. Dlaczego koniec programu? Bo program już wziął na rok. No ale podpiszecie kontrakt na następny 10 lat. Nie, na 10 lat, ale na rok nie podpiszemy, tylko rok, pieniądze potrzebujemy większe. Więcej hajsu, nie wiesz. Bo to jest uczciwa rzecz, zrobiliśmy z niczego, zrobiliśmy, kurwa. Dokładnie. To teraz, kurwa, ale fajnego, kurwa, i chuj! Ale przedłużą ten kontrakt, mam nadzieję. Nie, jeszcze nie możemy się tego odpowiedzieć, bo nie wiem. Ale jeżeli przedłużą, to spodziewajcie się najgorszych. Najgorszych rzeczy. No, najgorszy. Polecimy, kurwa, w najgorsze rzeczy. No, najgorsze. Więcej pieniędzy. Werba wystąpi? To? Werba. Werba bez Ela. Mamy sobie powtórów w Werby już na razie. Tak? No, oczywiście. Jakie plany TDF na następne akcje płytowe? Wydajesz... No, ty mnie zapytasz, bo on już wydał płytę, nie? No dobrze. Kurwa, wystarczy, co? Nie, żartuję. Ja czekam, aż kogoś wyda płytę. Ja wydaję płytę, kurwa. Kiedy będzie? No już, kurwa, czeku, na święta będziesz mógł sobie pod choinkę kupić. Ty to, w moją I już mniej więcej trakowo, gościnnie, producencko. Kto producencko będzie? To, kurwa, Sushi na pewno. Na pewno ten, kurwa, to pan dał mi tam dwa bity. Na pewno Mateo, kurwa, czyli ten beatmaker, który będzie, z którym teraz on nagrywa całą płytę. Kurwa, jeszcze taki Slim, kurwa, ziomuś, kurwa, który jest z Belgii, kurwa, jest Belgiem, jest Francuzem, taki, kurwa, przyjaciel Reda był, już teraz się nie przyjaźnił. A jak stylistycznie? Taka w moim stylu, wiesz, kurwa, niekoniecznie trzeba się spodziewać. Dupa, i... Gruba płyta będzie. Nie, powiem ci, że nie należy się spodziewać, kurwa, ruchania w dupę paluchem, kurwa. No ale gruba płyta będzie, i grube bity, i grube teksty. Bity są na pewno grube, a teksty są troszkę o mnie, wiesz, chciałem, kurwa... O wytwórnie nie muszę chyba pytać. No wiadomo, Kamej Studio. No, wiadomo. A ja w UMC. Nie, no wiadomo, u siebie wydajemy. No wiadomo. Znaczy ja to, wiesz, gościnnie nie ostacza, a on u siebie. No. No wiadomo, coach podpisze mi papier, że ja 50% tego hajsu biorę. No, po 50 to przesadził, ale tam mu trochę należy mu się, ma wielki udział w tej płycie, poza tym, że tylko ma jedną zwrotkę czy dwie, kurwa, na razie. Ale gdyby nie, to byś nigdy nie nagrał. No, to, kurwa, nie musisz tego mówić, tam to już powiedziałem. A, ale no. Chodzi o to, żeby się nie nagrał w sensie technicznym. A, jebania, no oczywiście, jebał mi tyle, że człowieku, no tym z tym straniem to w sumie dobre pytanie i dobra odpowiedź. No. Dobra,
zapamiętam. No i już kurwa i chuj. I wydaj płytę, a on wydaj też płytę i zobaczymy kto sprzeda więcej, nie? Takie zawody sobie robimy. Ale generalnie ja dysuję jego, on dysuje mnie. Jesteśmy cały czas przyjaciółmi kurwa i trzymamy się razem, nie? I ty, pamiętaj, mówię ci teraz, nie łącz przyjaźni z interesem. No wiesz, każdy będzie, ja trochę łączę kurwa i mamy jeszcze naszego Piotrka pięknego kurwa, Paluka pilota kurwa. I mamy nas kurwa, mam się rodzinki kurwa i tak sobie napierdalam od 4 lat i jest kurwa świetnie. No, trzymamy się razem, wiesz? I nie lubię ludzi, którzy kurwa wsioczą na to, nie mogą sobie przeczyć. No, grupa, która się trzyma. Ale mogą sobie przeczyć kurwa na rap, na muzykę, na to, że przytyliśmy kurwa, ale nie na to, że mamy rodzinkę i pierdolimy ich w czapkę. No i chuj, że sobie przytyłeś. Nie, i dobrze ci z tym. Nie, no dobrze. No kurwa, ja pierdolę. Wkurwiają mi tacy, co tam wiesz, pierdolą kotapały. Mogą sobie mówić, że jestem chujowym kurwa grubasem raperem, a on jest kurwa przejaciem czy coś tam. To mogą mówić, to jest ich prawo. Ja też mówię, że werba jest chujowa, a mleko ma kurwa krzywdę. No właśnie, właśnie. Niech przyjdzie, jakie... fajnie. Natomiast kurwa, nienawidzę jak ktoś się dopierdala do tej warstwy, co mu kurwa jest nieprzypisane. Winisz? Rodzinka jest kurwa nasza, kurwa, ci babaza druba, dupa, moja. No dokładnie. Ale jakie zdanie macie na wytwórnię UMC? Na kurwa tych artystów, którzy się tam znajdują. Remik robi zajebisty biznes. Tak, o Remiku tak. Wiesz. Ja tego nie kupuję, no kurwa, tyle. Ale Dunia znamy, pozdrawiamy Elzy. Najbardziej załadna jest skrót UMC, nie? Underground Music Center, więc no. Wszystko tłumaczę. A co kupujesz? Mówisz, że nie kupujesz tego, co... Ja po prostu nie kupuję, w sensie fizycznym, dostaję niektóre, a kupuję zagraniczne. Aha. I czym się inspiruje? Tak naprawdę wiesz... Tak naprawdę kurwa się przychodzi tak do mieszkania i wszystko kurwa ściąga z sieci. Paradoksalnie, czyli paradoksalnie w obecnej sytuacji geopolitycznej w Polsce kurwa to z wytwórni hip-hopowych to chyba najbardziej podoba mi się to zero wytwórnia prosto. No, ale słyszeliśmy też z drugiej strony, że kurwa przez to, że kurwa, bo ja też uważam, że jeżeli o siłę kurwa wydawnictwa oni mają dużą i kurwa słyszałem, że przeinwestowali, że w Polsce mimo tego, że starasz się trzymać poziom kurwa, robić dobre rzeczy, to jak to robisz, to tak jak powinieneś to zrobić kurwa z gustem i kunsztem, to kurwa człowieku zbaga, że brakuje ci kurwa hajsu, żeby kurwa to, wiesz, jutro... albo trzeba jechać tak jak kurwa UMC sprzedać do Brawo kurwa i na to hajs, a jak chcesz robić coś z honorem kurwa, wiesz, dla prawdziwą kurwa akcję, to kurwa zaczynasz się topić z hajsem i to jest chujowa akcja na maksa, nie? Jutro miał się odbyć jeden z najbardziej oczekiwanych koncertów w Warszawie, NASA. A kiedy będziesz miał to, będziesz poszedł do sieci? To? No. A co chcesz? Autoryzację? Nie, coś ci powiem kurwa, czego kurwa nikt się nie wie. Bo ja się dowiedziałem jadąc tu przez telefon. No to dobrze, a... Na się? A? Przecież wszyscy wiedzą. Ale ja wiem coś, czego nie wszyscy wiedzą, to ci powiem. No to opowiadaj, bo właśnie pytam o to, rozmawialiśmy z jakie macie zdanie. Rozmawialiśmy z organizatorem i wiesz, to jest taka europejska agencja, ta, która miała tu nas sprawdzić. Tak, tak. I ona wyruchała całą Europę, kurwa, Szwecję, Niemcy i tak dalej. I proponowali, kurwa, człowieku nawet dwa zastępstwa, nie? I miał być jutro Method Man, nie? I miało być to niespodzianka, ale niestety kurwa Method Man lata tylko pierwszą klasą i nie mógł już biletu. Nie było w pierwszej klasie, to wiem, to mówi, to wszyscy wiedzą, no. A to powiedział Ciuszmaku, tak? Bo jechał i rozmawiał przy samochodzie, żeśmy jechali. A no i kurwa druga rzecz, że miał być DMX, ale niestety kurwa DJ DMX-a był kurwa na lasce. I nikogo nie będzie kurwa. Nie będzie nikogo i podobno biletów nie oddają hajsu za bilety. Jak nie oddają hajsu za bilety? To jest umowa podpisana tam na bilecie, kupowałeś to jakiś tam tryk, że nie muszą oddawać. Więc my z Kołczem organizujemy koncert Jay-Z w przyszłym tygodniu, wpadajcie, bilety już do nabycia na naszej stronie, jedyne 200 zł, tam mała notacja, że przypada jak nie będzie, to, no ale spoko, będzie na wakacje musimy jechać, no. No wiadomo. A gdzie na wakacje śmigacie? Ja już byłem w Białogórze, bardzo ładnym miejscu nad Polskim Morzem, a on jedzie na Dominikanę. Co ty jedziesz na Dominikanę? Na Mazury. A, na Mazury. Dominikana. Żartowałem, no człowieku nie wiem gdzie się. No spoko, spoko. Już tak się nie znam. To może ostatnie słowo pozdrowienia dla kogoś, dla oglądania publiki. Pozdrawiam, pierdolę, ty? Ja pozdrawiam. Pozdrawiam mamę, tatę, producenta Michała Rycha i Stacha. No wiadomo. Moją wytwórnię Wielki Jo i założyciela kurwa Ostasza i Tedego. No i oczywiście zawsze pozdrowienia dla Ruska, Aleksa i kurwa w nawiasie Jasio i Uśmieszek. No, taką ścizę można na koniec zrobić. No. No. Taka rozjebana. Cały wywiad był rozjebany, ale... Ja nie robię tam skis, pis. O kurde.